Cześć, z tej strony Sweet Potato Alabama i witam Was w dzisiejszym nagraniu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o spółce InPost, spółce, którą już prawie 2 lata temu pokazywałem Wam w nagraniu z poniedziałkowego kącika inwestora. Jak wróciłem do tego nagrania, to aż się coś we mnie wzruszyło. To były takie pierwsze nagrania na YouTube, które się pojawiały, które robiłem. Akurat wtedy cena zaliczała bardzo silną strefę oporu, z której mówiłem, że dobrze by było, gdyby ona została przebita i wtedy, gdy dostaniemy jakieś ciekawe miejsce, to z pewnością będziemy mogli do tego trendu dołączyć i zrobimy sobie aktualizację tego właśnie, co wtedy opowiadałem. Wydaje mi się, że gdzieś tam w międzyczasie pojawiało się nagranie o InPoście tak z 2-3 tygodnie temu, natomiast dzisiaj podejdziemy sobie do tego troszeczkę inaczej, bo już pewne rzeczy się wydarzyły, już widzimy, że na wykresie powtarzają się pewne zachowania, a więc jesteśmy w stanie stwierdzić, czy elementy analizy technicznej, czy elementy metodologii, którą stosujemy, się sprawdzają, a jeżeli się sprawdzają, no to w takim razie zacząć aktywnie na tym walorze handlować. Zaczynamy. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego właśnie sprawdzić elementy metodologii, które działają. Jednym z takich elementów metodologii handlowej, który no, prawie w każdej metodologii znajdziecie, to jest właśnie RSI, że jak RSI odbije się od bandy 30, no to znaczy, że już jest tanio, że rynek jest rozładowany. No i dlaczego to w tym przypadku nie zadziałało? W mojej opinii ogólnie to nie wystarczy tylko, żeby jeden wskaźnik, do którego mają dostęp wszyscy, wystarczył na to, żeby podjąć decyzję finansową, bo teraz sobie pomyślcie, że każda osoba, która tylko ma styczność z jakimkolwiek inwestowaniem czy tradingiem, no to pierwsze co, to zostaje zbombardowany informacją, że zobacz, jak będzie RSI 30 czy tam mniej, to jest już tanio, bo potem następuje odbicie i jak tak ktoś pierwszy raz spojrzy na wykres, to powie, ty, faktycznie tak było. No aczkolwiek jak już trzeba na to położyć pieniądze, no to wtedy jednak wychodzi na to, że no, statystyka się nie broni i sam wskaźnik nie jest wystarczający. Ten wskaźnik można jednak użyć z całą resztą metodologii, której się nauczyłem od Jurka i którą teraz aktywnie cały czas już, no już prawie trzeci rok stosuję. Więc właśnie omówimy sobie te elementy, które tutaj zadziałały i z których będziemy chcieli w przyszłości skorzystać. Więc dlaczego to mogło tutaj nie zadziałać? No właśnie dlatego, że wykres dopiero się zaczynał, więc skoro RSI jest mierzone na podstawie poprzednich kilkunastu świec, no to skoro tych świec nie jest więcej niż kilkanaście, to my tak naprawdę musimy poczekać, aż ten wykres się ustabilizuje i dopiero wtedy brać to pod uwagę. Więc tutaj widzimy, że RSI pierwszy raz dotknęło 30 i tak naprawdę gdyby ktoś wtedy tylko na podstawie tego dokonał zakupów, no to 2021 październik, 2024 styczeń, no dobrze, tutaj grudzień, więc 2 lata ktoś by musiał czekać, żeby dopiero wyjść na zero na tej spółce, a przez te całe 2 lata mieć zaciśnięte zęby i powiedzieć, dobra, odsprzedam jak cena wróci. Więc no, czy to jest dobry sposób na inwestowanie? Chyba nie. Sami ocencie. Więc tego się już pozbądźmy. No i to samo w górę, tak? Dostajemy jakiś trend, dostajemy złamanie trendu. Za chwilę sobie omówimy, kiedy mogliśmy uznać, że to złamanie trendu się już pojawiło, bo tutaj właśnie te wszystkie strefy, które rysowałem 2 lata temu, były oporami, które no, mogły zadziałać w taki sposób, że ta cena zostanie przytrzymana i jednak będą wybijane nowe dołki. Więc cena dociera, zalicza RSI 70 i co się wtedy dzieje? No dostajemy jakąś korektę, ale czy to jest zakończenie tego ruchu wzrostowego? To tak naprawdę była dopiero połowa wzrostów, które trwały i dopiero inne elementy analizy pozwoliły nam tutaj zbudować jakiś setup na wejście. Więc samo RSI, słuchajcie, zapamiętajcie, darmowe szkolenie. To nie jest tak, że jeden element, jeden wskaźnik, jakiś RSI, czy MACD, czy jakiś CHOP, STOCK, to będzie działać. Starajcie się korzystać z metodologii, które jednak są troszeczkę bardziej skomplikowane. Dobra, więc teraz tak. W tym nagraniu sprzed 2 lat mówiłem, że tutaj cena dotarła do istotnego oporu i że cena może wybić nowy dołek, nie mieliśmy jeszcze złamania trendu, nie wiedzieliśmy za bardzo, co się wydarzy. Właśnie ta akumulacja, która się działa w tym miejscu, jedni by narysowali trójkąt, drudzy by narysowali jakąś jedną z korekt Elliota,
wynikających tam z metodologii Eliota. To jest właśnie czas, w którym biją się ci, którzy sprzedają, z tymi, którzy kupują. No i co tutaj widzimy? No, wolumen wzrasta, wolumen obrotu wzrasta, cena stoi w miejscu, to znaczy, że ta walka trwa i dopiero w tym momencie jest wystrzał. Więc ta strefa, którą wtedy narysowałem 2 lata temu, to była ta strefa. Widać, że było potężne odreagowanie. Cena kilka razy próbowała się przebić. Mamy tutaj interwał tygodniowy. Każda jedna świeczka to jest tydzień, więc od marca do grudnia przez 9 miesięcy cena walczyła. Aż w końcu udało się ją przebić. No ale potem narysowałem, że jest jeszcze jedna strefa wynikająca z powtórzenia korekty pomarańczowej. No i ta korekta pomarańczowa to jest ta strefa. Więc znowu cena dojeżdża i mamy odreagowanie i znowu nie wiemy, czy ta strefa to jest tak naprawdę strefa, która jest na podtrzymanie trendu, a mamy tutaj, użyjmy tego narzędzia, impuls, korekta, silniejszy impuls, rozciągnięta w czasie korekta, no to naturalnym jest, że zostanie nowy dołek wybity. Natomiast tu już od dołu zbudowała nam się struktura i coraz bardziej wszystko nam się zgadzało do tego, żeby pchać to w górę, tylko czekaliśmy jeszcze na sygnał, aż i ta strefa zostanie złamana, żeby jak najbardziej zmniejszyć prawdopodobieństwo na porażkę. Bo tu nie chodzi o to, żeby kupić tanio i może się uda, tylko zmniejszyć prawdopodobieństwo porażki, zwiększyć prawdopodobieństwo udanego trade'u i zbudować taki setup, na którym zarobimy. Więc co tutaj się wydarzyło? Zbudował nam się ładny ruch, który w tym miejscu złamał nam trend spadkowy i od tego momentu mogliśmy mówić, że dobra, szukamy teraz wejścia na up. Mamy tutaj zaliczone zasięgi też dla tych wzrostów, które miały się wydarzyć. One już w tym miejscu były zaliczone. Tutaj mieliśmy klaster na zasięg fali trzeciej i czekaliśmy na to, kiedy tu się wykres oberwie. I wykres się oberwał. No i dostaliśmy 1:1 powtórzenia z tą wcześniejszą korektą. I teraz podrzucę to, co mieliśmy wrzucone na Discordzie, nasz Discord. Akcje polskie, Altorn wrzuca impost, wejście na potencjalną falę piątą, long cluster, czyli buy 9064, stop loss 841, ewentualnie po formacji z dniówki i wtedy wejście na test formacji. I to wtedy wyglądało tak, czyli widzimy tutaj, mówiliśmy o tym, że jest ta pierwsza strefa, którą rysowałem 2 lata temu i była istotna, jeśli chodzi o opory. Potem mamy powtarzające się korekty i dojazd do strefy 1:1. Z racji, że to jest ciemny wykres, a lepiej się to na YouTube ogląda, gdy jest jasny wykres, to przepisałem to tutaj. I przejdźmy sobie na interwał jednodniowy i zobaczmy, co się wydarzyło. No, cena dojeżdża, zalicza poziom, o którym Altorn mówił. Altorn jest jednym z naszych traderów. Możecie na naszej nowej stronie Trade Wars zobaczyć sobie, troszeczkę więcej osób się pojawiło już teraz na naszej nowej stronie. Nawet ze zdjęciami. Nie wiem, czy Altorna zdjęcie już zostało wgrane, ale z Altornem aktywnie handlujemy, razem robimy webinary w czwartki i bardzo dobrze mi się z Altornem handluje, więc aż cieszę się, że mogę jego setup tutaj pokazać. Więc Altorn opublikował to 19 w tym miejscu. Tutaj cena już dojeżdżała do strefy na 1:1 powtórzenie korekty pomarańczowej. Tą z samego dołka i było wejście 9064 ze stop lossem na 8.41 tam było. I co się wydarzyło? Zobaczcie. Ryzyko do zysku aktualnie jest 8.8:1. Co to oznacza? Że jeżeli tutaj na stop loss ktoś by położył 200 zł, no to mnożąc to razy ryzyko do zysku, aktualny zysk to 1600 ponad złotych. Oczywiście tam trzeba sobie zawsze odjąć jakieś prowizje u brokera i podatki, jeżeli ta transakcja zostanie zrealizowana. A za chwilę sobie będziemy mówić, czy to już jest moment na realizację tej transakcji. Kto tutaj tak wysoko dotrzymał i czy ja to handlowałem, nie handlowałem. Natomiast przygotowuję się do handlu. Na razie jeszcze omówmy sobie ten setup, który był wrzucony na grupę. No i pojawiła się też informacja, że można poczekać na pojawienie się formacji z interwału jednodniowego. To jest takie bezpieczniejsze wejście. No i handlując pod formację, w tym miejscu pojawiła się ładna formacja na interwale jednodniowym. W miejscu, w którym miała się pojawić, test formacji, cena dojeżdża
do strefy testu i jest wyższą. Wtedy zazwyczaj, jeżeli prowadzimy pozycję, to zabezpieczamy się pod tą formacją ze stop lossem i możemy zobaczyć, że aktualnie to, co wynik, jaki zrobiła ta transakcja, to jest 16,9 na ryzyko zysk. Czyli znowu 200 zł razy 16,9. To jest właśnie takich setupów szukamy. I takie setupy handlujemy. Czyli 2 lata temu wspominałem o tym, że tu się może pojawić fajne miejsce do handlu, ale jeszcze jest troszeczkę pod prąd, jeszcze jest pod górkę. No, nie udało się kupić tutaj niżej, za to tutaj się udało kupić z bardzo niskim ryzykiem i z dużą szansą na to, że to się uda. No i się udało. Mamy bardzo pokaźny wzrost. A więc no mamy już ten cały trend spadkowy złamany. Mamy bardzo ładny 5-falowy ruch. Powoli to się będzie wyczerpywać. Zobaczcie, że już RSI na interwale tygodniowym, raz, drugi, trzeci, czwarty i tutaj już piąty, już nawet wychodzi poniżej 70, już piąty raz uderza w bandę. To już powoli jest taki sygnał do tego, że ten ruch się może wyczerpywać. Chociaż obserwujemy i obserwujemy tutaj wszystkie fale wewnętrzne, żeby móc stwierdzić, czy to już jest koniec, czy jeszcze. Więc zastanówmy się, co dalej. Cena urosła już 270%. Tu zobaczcie, że był duży wolumen obrotu. Ci, którzy kupowali tutaj w dołku i ci, którzy kreują rynek, czyli ci, którzy wiedzą, że jest już tanio i decydują się na to, że każda akcja, która zejdzie w te okolice od przestraszonych inwestorów, oni ją skupią, to oni mają no, maksymalnie 270, niektórzy będą mieli 200% zysku, no ale to już jest całkiem sporo. Więc oni już powoli się tutaj wyprzedają i na każdym z tych oporów, które pokazywałem w trendzie spadkowym, a może jeszcze z dwa pominąłem, właśnie te wyprzedaż tych akcji, które oni tutaj sobie kupili, się pojawiała na wykresie i taką samą wyprzedaż akcji myślę, że możemy zaobserwować właśnie w strefie, którą tutaj zaznaczyłem. Bo ponieważ to jest ta strefa, to jest taka strefa wynikająca z faktu, że gdy tutaj impuls pojawił się na rynku, na Euronexcie, to za każdym razem, gdy cena spadała, ktoś tutaj kupował. Więc były jedne zakupy, druga próba powstrzymania spadków, trzecia taka próba, czwarta, piąta, no i aż konkretnie runęli. Więc te zakupy, które były robione w tym miejscu, to te zakupy już tutaj, jeżeli nawet ktoś kupił i nie ustawił stop lossa, tylko czekał, aż cena wróci, to oni już się tych pozycji pozbyli. Natomiast tutaj najprawdopodobniej, a nawet tu widzimy po wolumenie 19 milionów akcji zostało skupionych w tym miejscu, to te osoby jeszcze nie miały okazji wyjść na zero. I w tym miejscu będzie się pojawiać właśnie najprawdopodobniej czerwone świeczki, mamy wysokie RSI, możemy się spodziewać większej korekty. Czyli ci tutaj zarobili 200-270%, ci wychodzą na zero, to jest miejsce, z którego taka korekta może się pojawić. Jeżeli pojawi się ładna korekta, która spełni wszystkie wymagania, to będziemy taki setup na pewno wrzucać, a ja będę o tym na YouTubie opowiadał. Natomiast to jest teraz odpowiedni moment do tego, by z tych transakcji, które były zawierane czy tutaj niżej, czy w tym miejscu, no już raczej się z nich cashować, ewentualnie gdzieś tam w ramach prowadzenia pozycji, bo wiecie, różne są sposoby na prowadzenie pozycji, można tego stop lossa przesuwać, że gdy rynek się nagle oberwie, no to żeby jednak Wam zaliczyli ten take profit, który możecie sobie przesuwać. Ja akurat takiego nie stosuję, ja staram się zyski realizować w momencie, w którym cena dojeżdża do strefy, ale tak jak już wspomniałem, tego waloru tutaj nie handlowałem, więc jest mi łatwo to powiedzieć. Na pewno osobie, która ma tutaj już wygenerowany jakiś zysk, będzie trudniej podjąć tę decyzję. Więc pamiętajcie, że warto te zyski odbierać, a nie czekać, aż cena zrobi gdzieś powiedzmy tam jeszcze 1000, bo ci, którzy już tutaj na dole kupowali, no to oni już sporo na tych transakcjach zarobili. Więc tak, co dalej? Co dalej? Zejdźmy sobie jeszcze tutaj na niższy interwał i zobaczmy, jak długo ten trend może jeszcze potrwać. No widzimy, że tutaj mamy jakiś impuls, mała korekta, troszeczkę większa, ale bardzo płytka w porównaniu do tego całego impulsu. Ten wolumen jeszcze nie przyrasta na interwale tygodniowym. Cofnijmy się, widzimy, że ten wolumen jest w miarę płaski w porównaniu do tego, co się działo w tych istotnych miejscach. Więc może być tak, że faktycznie ta cena jeszcze gdzieś tam wyżej dojedzie. 14,35, 14,70, bo maksymalnie może 15, 16, 17. Ta korekta będzie jeszcze bronić trendu, więc gdy ona się będzie powtarzać, to jest szansa, że cena zachowa się tak,
ale gdy ta korekta już się powtórzy i cena wyjdzie przez jej szczyt, no to już będzie to oznaczało, że już nie ma za bardzo co pchać tej ceny w górę i to, co tutaj buduje teraz te wzrosty, to jest tak zwana ulica, czyli osoby, które zauważyły, że wow, to urosło 200% w ciągu 2 lat, to ja się teraz przyłączę do rynku, może urośnie jeszcze 200, natomiast już tu widzimy też po knotach, które zostają nad świecami, po dojechaniu do tej strefy już wyprzedaż się pojawia. Ci, którzy tam wisieli na tych akcjach przez 2 lata, oni już je wyprzedają, więc obserwujmy. Kolejnym sygnałem do tego, by spadki się pojawiły, jest jak zawsze formacja z interwału. Tym razem myślę, że z tygodniowego w tym miejscu taka formacja się pojawiła. Tu się formacja czteroświecowa pojawiła na wzrosty. Wyłączmy ten wolumen. W tym miejscu się pojawiła formacja na wzrosty. W tym miejscu się pojawiła formacja na wzrosty. Tutaj mieliśmy formację na spadki. Tu mieliśmy formację na spadki, więc myślę, że te formacje na interwale tygodniowym też będą w porządku. Dobrze, więc tutaj sobie tak głębiej zajrzeliśmy w tego impulsa. Myślę, że to jest walor, który powinniśmy obserwować z tego właśnie interwału tygodniowego. Osoby, które je posiadają, to mogą sobie się zastanowić nad tym, czy to jest odpowiedni czas na realizację zysków. Natomiast ja będę czekał, aż ta korekta, która też będzie bronić trendu, ale nie uważam, że ona może go skutecznie obronić, jest to obarczone zbyt dużym ryzykiem. Jeżeli ona zostanie złamana, no to będę czekał na pojawienie się jednej ze struktur korekcyjnych, które akceptuję w naszej metodologii. I tutaj będą zakupy, które, no te zakupy już będziemy, myślę, prowadzić po szczyt i zastanowimy się dopiero, jak zawrzemy pozycję, gdzie to może dojechać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich nagrań, gdzie troszeczkę głębiej się skupiamy nad jakimś walorem, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem życzę Wam miłego popołudnia. Trzymajcie się. Cześć.